kochanie. Ponieważ teraz wszystko, każdy temat można porównać z COVID-em, to ja też porównam z COVID-em. Kochanie, istnieje szczepionka na wirusa. To znaczy, istnieje podobno szczepionka, która chroni człowieka przed, nie przed zachorowaniem, ale w każdym razie przed tym bardzo złym przejściem przez zachorowanie. No, podobno tak istnieje. W każdym razie tak fama głosi. I dlatego chciałem wam powiedzieć, że na podstawie tego wirusa, żebyście zrozumieli, że istnieje też szczepionka dla związku. To znaczy, że związek, to znaczy istnieje on, istnieje ona i oni się jakoś tak wiążą, związują się w celu, żeby być razem, żeby przez jakiś czas przejść przez całe życie, przez fragment życia, przez trudności, żeby przechodzić razem. I jak się pojawią na drodze jakieś trudności, to bardzo często oni bardzo szybko się okazuje, że mają rozdzielczość majątkową, że mają różne cele, że mają różne pomysły, różne idee i jest tego... I ten związek po prostu się kończy, po prostu się kończy. I dlatego chcę wam powiedzieć, że istnieje też szczepionka na związek, żeby on ewentualnie troszkę pochorował, ale żeby się nie rozpadł, żeby on istniał. I ta szczepionka ma bardzo charakterystyczną nazwę. To znaczy, jeżeli oni stworzą taką szczepionkę, która się nazywa my, zamiast ja i ty stworzą my, to byle wirus im nie grozi, byle problem im nie zagraża. I dlatego, kochani, jeżeli tworzycie związek, to proponuję, żebyście się zaszczepili, żebyście stworzyli coś takiego, co się nazywa my. A to istnieje, że was związek, owszem, ewentualnie od czasu do czasu się zakatarzy, ale że bardzo szybko wróci do zdrowia.